Nadchodzi czas, kiedy ludzie będą mieli pieniądze i technologie, ale zabraknie najważniejszego. Nigdy w historii ludzkości nauka i technologia nie rozwijały się tak bardzo jak w ostatnich latach. Cały czas pojawia się nowa technologia, a wraz z tym postępem dzieje się coś przerażającego przed naszymi oczami. I żadna technologia, jak zaawansowana by nie była, nie będzie w stanie nas utrzymać przy życiu. Znaki stają się coraz bardziej wyraźne. Głód, braki, konflikty, problemy ekonomiczne i katastrofy naturalne, takie jak powodzie i trzęsienia ziemi, choroby i prześladowania tych, którzy wyznają wiarę chrześcijańską. Sytuacja staje się coraz trudniejsza i jest to część procesu oczyszczenia, który doprowadzi nas do czasów pokoju. Ale przedtem musimy zmierzyć się z wielką uciskiem, czasem wyzwań, jakich dotąd nie widziano. Wiele proroctw ostrzega nas przed czasem, gdy jedzenie będzie rzadkie, a sklepy będą puste, pozostawiając wielu ludzi głodnymi. Ale jak przetrwają wierni katolicy? Czy powinniśmy gromadzić jedzenie? A jeśli trudności potrwają długo, jak uniknąć głodu? Nasi niebiańscy rodzice nigdy nie pozwoliliby, aby ich wierni synowie cierpieli. Dlatego też Najświętsza Maryja Panna objawiła nam ważny pokarm niebiański – błogosławione winogrona. Dziś pokażę Ci moc błogosławionych winogron, to, co objawiła Maryja o tym niebiańskim pokarmie oraz, co najważniejsze, jak go przygotować i przechować dla naszej ochrony i utrzymania. Błogosławione winogrona nie tylko nas nakarmią w tych trudnych chwilach, ale także wzmocnią nas duchowo i dadzą nam boską ochronę, której tak bardzo potrzebujemy. W różnych filmach na tym kanale pokazałem, że ci, którzy będą podążać za Antychrystem, poczują się chronieni. W ostatnich 6 miesiącach, 3,5 roku ucisku, życie będzie bardzo trudne dla prawdziwych katolików, którzy nie będą podążać za Antychrystem. Będą musieli żyć ukryci i zmierzyć się z brakiem jedzenia. Dlatego osoby takie jak ojciec Michael Rodriguez i inni mistycy otrzymali wiadomość, że konieczne jest, aby wierni przechowali jedzenie na 3 miesiące w domu. Teraz jest właściwy czas. Ponieważ nadejdzie czas, kiedy ludzie będą mieli jeszcze pieniądze, ale nie znajdą dostępnego jedzenia. A jeśli z jakiegoś powodu sytuacja zmieni się z powodu modlitw lub innych przyczyn i czas ucisku się przedłuży, musimy być pewni, że przechowywane jedzenie nie zepsuje się. Z drugiej strony są ludzie, którzy mieszkają w bardzo małych domach lub mieszkaniach, a przestrzeń będzie ograniczona, aby przechować jedzenie na 3 miesiące. Jak te osoby będą przetrwać? Gdzie przechować tyle jedzenia? Winorośl jest wspomniana w Biblii, symbolizując krew Chrystusa i Eucharystię. Nasz Pan mówi: ja jestem winoroślą, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi dużo owocu, gdyż bez mnie nic nie możecie czynić. Kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Błogosławione winogrona to dar Najświętszej Maryi Panny, która nauczyła nas, jak przekształcić je w trwałe pożywienie o specjalnych mocach ochronnych i odżywczych. Podążając za instrukcjami Maryi, jeśli zjemy połowę winogrona dziennie na czczo, będziemy mieli wszystko, czego potrzebujemy, aby zastąpić całą wodę i całe jedzenie na cały dzień. Praktyka błogosławienia winogron wywodzi się z objawienia Najświętszej Maryi Panny Mamma Rosy Quattrini we Włoszech. Przez niemal 20 lat Maria ukazywała się w małej wiosce we Włoszech o nazwie San Damian, a pierwszy raz ukazała się Mamma Rosie w roku 1964, mówiąc, że wszyscy muszą dużo modlić się, ponieważ świat stoi przed wielkimi wyzwaniami. Moje dziecko, przekazuj światu, że wszyscy muszą się modlić. Jezus już nie może dłużej nosić krzyża. Chcę, aby wszyscy się zbawili, dlatego przyszłam, aby poprowadzić świat do modlitwy, bo kary są blisko. Świat stał się zły i stoi na krawędzi wielkich nieszczęść, jeśli nie wróci do Boga. Trzeba modlić się. Modlić się ponownie. Powiedziała, że zanim nadejdą udręki, na niebie pojawi się wiele znaków, dzień i noc. Ostrzegła, że pewien rodzaj złowrogiej chmury rozprzestrzenia się wszędzie i ludzie bez wewnętrznego światła staną w obliczu trudności. Mówiła także o zmianach w Watykanie i nadchodzącym nowym okresie. Maryja również prosiła, aby ludzie odmawiali różaniec, potężną broń przeciw złu.
nasza Pani pobłogosławiła grono winogron dla siebie, pokazując, że te winogrona będą potężnym pokarmem dla tych, którzy mają wiarę w ich wartość odżywczą. Prosiła, aby ludzie jedli je podczas dni Antychrysta, czyli gdy przyjdzie znak bestii, wojny, głód, susza, plagi, katastrofy, nieszczęścia i choroby. Ale jak zdobyć te błogosławione winogrona według naszej Pani? Teraz słuchaj uważnie, bo nie zrozumiesz, jak przygotować winogrona. Wyjaśnię Ci, jak wygląda ten proces błogosławionych winogron, które Maryja sugeruje. To bardzo proste. Możesz to zrobić sam. Po pierwsze, musisz znaleźć księdza i poprosić o błogosławieństwo dla kiści winogron lub nawet dla pojedynczego winogrona, najlepiej czarnego. Gdy winogrono zostanie pobłogosławione przez księdza, możesz pobłogosławić inne, pocierając je w miejscu, w którym odbywa się błogosławieństwo oraz mówiąc: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W ten sposób wszystkie winogrona zostaną pobłogosławione i będą gotowe do użycia jako pokarm duchowy i fizyczny. Na początku nie oddzielaj winogron od kiści. Po błogosławieniu dokładnie umyj winogrona nadal przywiązane do grona, używając wody z jedną lub dwiema kroplami płynnego mydła, a następnie dokładnie spłucz. Następnie, przy pomocy nożyczek, odetnij winogrona od grona, pozostawiając trochę łodyżki przy każdym z nich. Umieść odcięte winogrona w słoiku szklanym z metalową pokrywką do około 3/4 jego pojemności. Aby zapewnić, że winogrona będą długotrwały, ważne jest dokładne wyczyszczenie słoika i pokrywki. Następnie dodaj cukier i zimną wodę, aż wypełnisz słoik. Szczelnie go zamknij. W ten sposób będą one zachowywać świeżość przez dłuższy czas. Ilość cukru zależy od wielkości słoika. Jeśli Twój słoik ma 600 ml, dodaj 4 łyżeczki cukru. Jeśli Twój słoik ma 800 ml, dodaj 5 łyżeczek cukru. Jeśli Twój słoik ma prawie 2 litry, dodaj 15 łyżek stołowych cukru. Mała uwaga! Niektórzy sugerują dodanie koniaku do konserwy z winogron, ponieważ ma on zdolność do zabijania drobnoustrojów i bakterii, co może pomóc w utrzymaniu świeżości winogron przez dłuższy czas. Jednak koniak może nadawać winogronom alkoholowy smak, co nie jest dobre dla dzieci. Dlatego sugeruję przygotowanie konserwy wyłącznie z mieszanki wody i cukru. W ten sposób winogrona będą smaczne i bezpieczne dla wszystkich grup wiekowych. Te winogrona, które już zostały pobłogosławione, mogą być dzielone z innymi osobami, ponieważ każdy może przygotować swoje własne winogrona pobłogosławione z jednego winogrona. Dlatego dobrze jest mieć dwa rodzaje słoików. Jeden z wodą święconą, który będzie przechowywany zamknięty do momentu użycia, a drugi z pobłogosławionymi winogronami, aby inne osoby mogły przygotować swoje własne. Warto pamiętać, że pobłogosławione winogrona są uważane za symbol święty i powinny być używane z dużą wiarą i oddaniem Bogu, będąc w spokoju duchowym. Nie powinny być sprzedawane i nie będą miały skutku dla tych, którzy nie wierzą lub mają zuchwałe serce. Ponadto należy przestrzegać zaleceń Jezusa dotyczących postu z winogronami, nie przekraczając jednego lub dwóch razy w tygodniu. Zaleca się czekać na dzień Wielkiego Ostrzeżenia lub aż nie będzie więcej dostępnej żywności, zanim zacznie się używać pobłogosławionych winogron.